Holofernes Meyersdorf. Do usług. A oto moi synowie. Bernie, Franklin i Hugo. Rico Meyersdorf to jakaś rodzina? Tak, to mój najmłodszy syn. Niestety zostawił rodzinny interes i poszedł szukać szczęścia do wielkiego miasta. Czemu pytasz? Znacie się? No cóż, tak. Mieliśmy styczność. Ale ja nie o tym. Przychodzę w sprawie ogłoszenia, które wywiesiłeś. To barciowe widziadło pustoszy moją pasiekę. Jeśli chodzi o zapłatę... Odkąd grasuje tu widziadło, miodosytnia nie daje takiego dochodu jak dawniej. Nie mógłbyś trochę spuścić sceny? Niech ci będzie. Jeśli nie pozbędziesz się widziadła, to i tak zbankrutujemy. Potraktuję to jak inwestycję. Czyli umowa stoi? Stoi. Zdajesz sobie sprawę, że coś takiego jak barciowe widziadło nie istnieje? To musiał być jakiś potwór, może upiór. Ktoś z twoich pracowników coś widział? Ja widziałem. Właśnie czyściłem ul, kiedy usłyszałem krzyk jednego z naszych parobków. Dar się tak, jakby go pokąsała cała chmara pszczół. Pobiegłem do niego, ale już nie żył. Miał ślady po urządzeniu? Raczej po odmrożenia. Sine wargi, szron na włosach, a wokół leżało pełno martwych pszczół. Co zrobiliście z ciałem tego parobka, który zginął? Chcę je obejrzeć. Za późno. Pochowaliśmy biedaka kilka dni temu. Któryś z was może mi pokazać miejsce, w którym pojawiło się widziadło? Ja pójdę. Chodź za mną.